Zakład lakierniczy Andrzej Rozenek. Renowacja starych pojazdów. Właśnie przebiega profesjonalna renowacja Opla Olimpa Cabrio, rocznik 1938. To jest dla klienta do Anglii, tak, panie Andrzeju? Jest tak. Jakie tutaj kwoty za lakierowanie wchodziły w rachubę? Lord Ford Johnson. On ile tych tysięcy funtów tu zaoferował? No około 25 tysięcy za samo pomalowanie. I dlatego pan się tak mocno przykłada. Tak, oczywiście. Rozumiem. Tak jest, dlatego odejdę na 2 metry, żeby gdzieś, nie daj Boże, jakiegoś zacieku pan nie zrobił, tak. Albo żeby się nie przykleiło jakiś farfocel. No, dokładnie. Paprochy są niemile widziane. A Anglicy prawdopodobnie zwracają na to uwagę, na taki efekt końcowy, tak? Tak. Szczególnie tak, żeby kolor był rozlany pięknie i tak dalej. I to później słyszałem, że ten wóz będzie gdzieś na wystawach prezentowany. Tak, będzie królowa angielska też oglądała, także to nie ma żartu. Rozumiem. Wie pan, w Polsce fachowcy nazywają tego rodzaju robotę tak zwana igła. Tak, igła. Na igłę, że się robi... Niemieccy fachowcy tak zwane złote rączki to mówią. Złote rączki, że to igła jest, tak. Albo później jak się sprzedaje taki wóz, to można napisać doinwestowany. Na igłę, o, jeszcze lepiej. Bo to już jest taki szczyt kunsztu renowacyjnego, nie? Tak. No. Specjalny lakier. Tak, a ten lakier skąd pan sprowadzał? Proszę pana, z Egiptu. Rozumiem. Odporny na wszystko. Rozumiem. Rozumiem. A wie pan co, że ta sylwetka tego pojazdu troszeczkę przypomina mi złoty pociąg? Wie pan, że coś w tym jest? Troszeczkę mi przypomina i ja nie wiem czasami, czy to nie jest lokomotywa, bo zaczyna mi to coraz bardziej przypominać właśnie lokomotywę. I ja będę musiał to zgłosić, wie pan, do Urzędu Marszałkowskiego, żeby tu przyjechali specjaliści, to sprawdzili. Tak, i jakoś to... Może z Unii Europejskiej. No. Ma pan rację. Tak, i troszeczkę, ale to jest bardzo nieduży zaciek. Jak na, że tak powiem... My polerujemy polerka. Tak, to jest polerka. A to poleruje pan szlifierką kątową? Tak. Kątową. I kamieniem takim. To wykorzystuje kamień, który kamieniarze robią pomniki. On rozumiem. Praktycznie poleruje. Na gładko. Tak, na gładko. Mhm. Łącznie z tym, co poleruje. Rozumiem. Dosyć dobrze wyposażony widzę jest ten samochód w ogóle. Tak, tutaj ma nawet starych pasażerów. Aha. Jak pod światło pan tutaj sprawia. A faktycznie. To będzie pięknie widać. Tak. Tak. Ma pan rację, faktycznie gość już usiadł. On chyba, ja myślę, jest jako nielegalny imigrant i on chce się przedostać do Anglii. Tak, chyba żeby, tak. Żeby go zabrali... Teraz imigrantów, tak. No zaraz dywanik wyjdzie i będzie się modlił, bo 12 się zbliża. No. Jeszcze może troszeczkę tutaj igły pan doda na tej feldze na dole. Tak. I mówi pan, że zderzaki zostają tak zwany vintage, tak? To znaczy się, no możemy, nie, no... Ja je przymocuję, nie, one będą oczywiście profesjonalnie przymocowane. Aha. Ale co pan proponuje? Nie, ja bym tego nie mało. Nie? Może? Ja myślę, że można by było. Jeżeli ma pan w swoich zasobach jeszcze troszeczkę tej odrobinę tej drogiej farby, to... No, tam dolejemy resztę i będzie kilka. Aha. Przytrzymać? Nie wiem, właśnie na tym długo położę może. Może tu gdzieś. Albo tam na to koło. O, tutaj. Tutaj pan postawi i jakoś to pójdzie. Jeszcze trzeba wyważyć koła, żeby nie biły, jak będzie do Anglii jechał. No. To jedna z opon taka podejrzana trochę. Tak. Dobrze, za chwilę wyważymy koła i będziemy w łączności. Panie Andrzeju, od ilu lat się pan zajmuje taką renowacją profesjonalną, już na profesjonalnym poziomie? O, panie, co najmniej 20 lat. 20 lat, bo widzę właśnie po jakości wykonania, że jest to najwyższa półka roboty. No, samo to, że jest pan doceniany w Europie jako znany malarz, także... Malarz patykarz, także... Tak. Bo to, jak rozumiem, jest takie celowe zostawienie takiego stylu retro, tak? Tak, to jest styl retro, tak, oczywiście.
Coś tam dzwonili z Anglii, żeby tego daszku nie malować. Aha, tak. Okay. Wszystko poza daszkiem. Może przytrzymam? Oj, oj. Dobra. Nie? Daje pan sobie radę, widzę, w pojedynkę. Naprawdę jest pan uniwersalnym żołnierzem, bym powiedział. Ale widzę, że taka renowacja to pochłania troszeczkę tej energii takiej fizycznej, nie? Trzeba być bardzo, bardzo sprawnym fizycznie. Po pomalowaniu profesjonalnego, takiego profesjonalnym pomalowaniu takiego poważnego samochodu, to no jest wykończony, ja cały tydzień dochodzę do siebie. Rozumiem. Czyli patrz pan, 25 minut malowania, a 7 dni odpoczynku. Tak, dokładnie. No. Ale... Ale wie pan, za takie tysiące to dokładnie. Można sobie odpoczynku. Dokładnie, dokładnie. To właśnie miałem mówić w następnej kolejności, że jednak te pieniądze rekompensują jakby te straty organizmu. Panie Andrzejku, może tutaj jeszcze tą rameczkę, bo myślę... Tak, myślę, że Anglicy mogą być niezadowoleni z tego wykończenia, ale ja wiem, że zawsze pan dopieszcza te samochody tak końcowo. Otóż to, otóż to. Mhm. Otóż to. Pięknie. O to chodzi. Tak jest.